Minęła 7:43 i witam pana Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska. Dzień dobry. Dzień dobry. No jest pan klasykiem. Klasyk. Państwo istniejące teoretycznie, kamieni kupa, to właściwie, no wczoraj to, a nie tylko wczoraj, jak się pan czuje jako klasyk? No cóż, tym, to nie jest państwo taka... istniejące teoretycznie po wczorajszej dyskusji, rozumiem, że już nawet teoretycznie nie istnieje. To był wczoraj taki obraz, który powiedzieć, że jest przesadzony, to jest mało powiedziane. Częstotliwość próbowania mnie w czasie tej dyskusji, przypominam, że już od 3 lat nie jestem ministrem, zaiste zdumiewająca. Dlatego mówię, że jest pan klasykiem. Zdumiewająca. I oczywiście żonglowanie fragmentami wypowiedzi z przestępstwa, bo tak naprawdę to były nielegalne nagrania i to było po prostu przestępstwo. Jestem w tej sprawie pokrzywdzony i niedługo zresztą będzie proces w tej sprawie osób winnych w tej kwestii. No jest oczywiście jakimś takim nadużyciem, ale mnie wczorajszy dzień zastanawiał z zupełnie innego powodu. Znaczy, ja miałem wrażenie, że mieliśmy do czynienia jakby z 2 procesami wczoraj. Jeden to był casting. Znaczy, przed prezesem Jarosławem Kaczyńskim w obliczu rekonstrukcji rządu i niezadowolenia Kaczyńskiego z pani premier, co wielokrotnie można było przeczytać w prasie, odbywał się casting na to, kto najbardziej przywali opozycji po to, żeby zachować swoją posadę. Sędzią, komisją tego castingu był sam pan prezes. W związku z tym wypadało to dojrzałośnie. To trochę tak, jak uczniowie w klasie chcą pani pokazać, że naprawdę są dobrze przygotowani do lekcji. Kompletnie lekceważąc coś takiego jak interes państwa, jak obraz Polski za granicą, jak przyszłość polskiej gospodarki, nie mówiąc o absolutnym lekceważeniu faktów. I druga kwestia, ja miałem takie poczucie, że to jest jednak efekt strachu. To znaczy strachu... Że jednak ten sobotni marsz tych 200 000 w Warszawie przestraszył? I informacja z faktu, który jest na ogół dość dobrze poinformowaną gazetą, która mówiła o tym, że decyzja o tym zapadła w niedzielę wieczorem u prezesa Kaczyńskiego. No to było zresztą widać po sposobie przygotowania. Że w obliczu takiej fundamentalnej niezgody, największa manifestacja od upadku komunizmu w Polsce przeciwko rządowi, jego polityce, trzeba było coś rzucić błyskawicznie po to, żeby przykryć to wydarzenie. I stąd pomysł, stąd taka gwałtowność ataku. A więc więc w pewnym sensie podwójny strach. Strach przed prezesem, że zwolni. Strach przed ludźmi, którzy nie zgadzają się na politykę PiS-u. Tam spory fragment dotyczył działki, którą pan się kiedyś zajmował, a mianowicie służby specjalne. MSW, do tego wrócił Mariusz Kamiński, wróciła zresztą sprawa tych inwigilowanych dziennikarzy, bo zdaje się nowy komendant policji kolejną powołał komisję, która w szerszym gronie teraz nareszcie dotrze do prawdy. No rozłożył pan służby specjalne i bezpieczeństwo wewnętrzne. Słyszałem pani poprzedni wywiad z panem ministrem Kośniakiem, gdzie też pani podobnie powiedziała, no cóż, po 8 latach nic nie zrobił pan dla biednych. Ja rozumiem to retoryczne pytanie dziennikarskie, natomiast chcę powiedzieć jedno. No nie, to pytanie sprawie... o tą inwigilację dziennikarzy, to ono ciągle wraca i dziennikarze to będą to bardzo chętnie cytują. Naturalnie, że tak, ale po pierwsze wezmę tutaj parę faktów. Znaczy, to jest historia, która już została parę miesięcy temu przedstawiona przed komisją. W tej sprawie się toczyło postępowanie prokuratorskie sprawdzające. Oczywiście, że prokuratura pana ministra Ziobry na pewno zrobi jeszcze 5 podobnych postępowań, ale wtedy, kiedy była niezależna politycznie i wtedy, kiedy była poza jakimikolwiek podejrzeniami o uwikłanie w interesy rządzących, bo była oddzielona od rządu, z którą zresztą wielokrotnie rząd i w tym też ja mieliśmy różne sporne kwestie, orzekła, że w ogóle nie było czegoś takiego. W związku z tym, żonglowanie danymi operacyjnymi uważam za niebezpieczne. No wczoraj przemknęła troszeczkę tak przed opinią publiczną ta informacja, taka szokująca, podana przez ministra Kamińskiego, jakoby polski wywiad oddał w ręce Rosjanom kogoś, kto chciał pracować dla polskiego tak. wywiadu. Wie pani co, to po prostu naprawdę trzeba myśleć o własnym państwie wyłącznie jako o podwórku gry politycznej i mieć
w kompletnym lekceważeniu jego bezpieczeństwo i przyszłość. Bo takich rzeczy nie wolno mówić. Pomijam, że te rzeczy są, były 3 lata temu przed moim przyjściem, więc trudno mi się na ten temat wypowiadać, ale nawet gdyby były w czasie, kiedy sprawowałem funkcję. Znaczy, to jest po pierwsze z pewnością nieprawda, a po drugie, takich rzeczy nie wolno mówić, bo to oznacza, że właściwie nikt z zewnątrz już nie będzie współpracował z polskim wywiadem. No to są takie bezpośrednio skutki wczorajszej hucpy politycznej. Co do służb i co do inwigilacji dziennikarzy, panie redaktor, jak były jakiekolwiek dowody na przestępstwo, na złamanie prawa, to należy donieść do prokuratury. Przez 6 miesięcy tego nie zrobiono. A za decyzjami dotyczącymi działań wobec dziennikarzy, którzy, przypominam, nie są wyjęci spod prawa w Polsce. Są, mają wszystkie obowiązki i prawa każdego obywatela, a nawet praw mają trochę więcej, ale w momencie, kiedy zachodzą uzasadnione okoliczności, zgodę na to wydaje sąd i prokuratura. I to sąd i prokuratura są gospodarzami tego rodzaju działań. W związku z tym rozmowa o tym, o jakiejś totalnej inwigilacji dziennikarzy przez służby jest po prostu kolejną próbą PiSu odwrócenia uwagi od własnych działań, które obawiam się będą coraz silniejsze. Przypomnę wypowiedź pana ministra Zielińskiego, który po protestach kodowskich powiedział, że trzeba się przyjrzeć tym ludziom. No jestem bardzo ciekawy, jak w tej chwili przyglądają się służby kodowi. No będą się przyglądać. Ustawa antyterrorystyczna, która z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego no, czyni właściwie instytucję wszechwładną w państwie. Ponieważ pan się tym zajmował, pan by pisał taką ustawę tak samo. Podobną zresztą pisaliście. Chociaż nie, bez bo tej inwigilacji jeden internetu. Jeden mechanizm. Panie redaktor, nie ma takiego kraju, który stworzyłby skuteczny system antyterrorystyczny bez ataków terrorystycznych. Polska jest terrorystycznie krajem do tej pory bezpiecznym. I w tradycji Zachodu istnieje pewien system działania polegający na tym, że nadzwyczajne środki, także te bardzo głęboko wchodzące w zakres praw obywatelskich, wprowadza się po nadzwyczajnych okolicznościach, a nie przed domniemanymi nadzwyczajnymi okolicznościami. To jest ta różnica. Patriot Act w Stanach Zjednoczonych został wprowadzony po zamachach terrorystycznych. Winston Churchill w 1939 roku ogłosił de facto zniesienie praw obywatelskich w Wielkiej Brytanii na czas wojny. Po wybuchu tej wojny, a nie przed, no, to są takie elementarne działania. Stan wojenny wprowadziło się we Francji po zamachach terrorystycznych, a nie przed. Tutaj się szykuje de facto coś w rodzaju stanu wyjątkowego w państwie w momencie, kiedy nie było ani jednego zamachu terrorystycznego. No na tym polega ta różnica. I oczywiście wszyscy się zaczynają zastanawiać, no, ale czy tymi terrorystami nie będą kodowcy. Projekt prawda? Powstał za rządów poprzedniej koalicji. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nagle sobie wymyśliło. Ono oczywiście zaostrzyło, wprowadziło szereg nowych przepisów. No tak, tylko problem terrorystyczny nie polega na tym, że się tworzy prawo, które de facto znosi jakiekolwiek wolności obywatelskie. I stosuje się go, zanim doszło do nieszczęścia. Czymś innym jest profilaktyka, a czymś innym jest działanie, które de facto wprowadza stan wyjątkowy. No i uzasadnione pytanie, czy w finale tymi terrorystami nie okażą się opozycjoniści, ludzie, którzy są krytyczni wobec obecnej władzy. No to jest możliwe. Cudzoziemcy z pewnością, bo ich będzie można podsłuchiwać bez zgody sądu. Mamy ten sondaż dzisiaj w Gazecie Wyborczej dotyczący tych potencjalnych koalicji. No marnie to wygląda, jeżeli Zjednoczona Opozycja po wielkim sukcesie marszu zdobywa zaledwie 38%. W sumie to jest taka zresztą normalna suma sondaży, a Prawo i Sprawiedliwość w 33. Czy pana zdaniem Grzegorz Schetyna ma rację, że nie spieszy się do koalicji, czy robi błąd? Moim zdaniem im więcej osób i partii politycznych na tej platformie, którą stworzył KOD, tym lepiej. Natomiast ten sondaż oddaje coś, co wiemy od dawna. Polskie społeczeństwo jest podzielone na pół. 1/3 jest po jednej stronie, 1/3 jest po drugiej, a 1/3 jest obojętna. I ten sondaż nie odkrywa żadnej nowej rzeczywistości społecznej. Ono pokazuje pewien rodzaj klinczu, jaki jest między dwoma obozami w Polsce. No, pan niedawno proponował w takim ciekawym zresztą artykule, wywiadzie, przepraszam, dla Gazety Wyborczej,
Komisję Pojednania na wzór tej z RPA. Chyba przeszło panu po wczorajszym dniu, czy nie? Nie, nie przeszło mi, bo... Bo skoro o tym klinczu pan mówił. Bo ja myślę o czymś innym, to znaczy podstawowe pytanie brzmi, co dalej? Nie przez najbliższy rok i dwa rządów PiSu, bo to mniej więcej wiadomo, ale ten rząd w końcu odejdzie. I Polska, jej ustrój, jej instytucje będą radykalnie inne po tych rządach. To wcale nie znaczy, że lepsze, tak jak twierdzi PiS. Wręcz przeciwnie, gorsze. Będziemy mieć prawo, które właściwie jest poza prawem, bo przecież nie działa Trybunał Konstytucyjny, tym samym nie działa Konstytucja. Będziemy mieli jakąś zupełnie nową sytuację, nowy rodzaj polityki. I co my z tym, po tym wszystkim zrobimy? Jako Polacy, jako wszyscy. Znaczy, zaczniemy dintoire i zemstę na rządzących arebur, wejdziemy w takie nieskończone koło wzajemnego odwetu. Ten mechanizm jest bardzo łatwo uruchomić. To jest mechanizm, który właściwie kończy państwo polskie w finale. To znaczy, to jest najgorszy scenariusz dla Polski, jaki może być. W tym wywiadzie powiedziałem, że być może jakimś rozwiązaniem po tym, jak PiS straci władzę, będzie coś w rodzaju komisji pojednania, jakby nowej umowy społecznej, która na nowo określi ramy polityki w Polsce, bo obawiam się, że bez tego jako kraj będziemy się raczej załamywać do środka, a nie rozwijać. No oczywiście jeden warunek, no z trudem sobie wyobrazić komisję pojednania z Jarosławem Kaczyńskim, który żyje z konfliktu i który na konflikcie wyłącznie buduje swoją pozycję polityczną. A czy pan uważa, że bo ja rozumiem, że w tej chwili no był taki gniew po tym Marszu Kodu, prawda, który Jarosław Kaczyński musiał rozładować. Tam dodatkowo na pewno wchodzą w grę wewnętrzne walki, próba walki pani premier o przetrwanie na stanowisku. Sam pan powiedział zresztą o tym castingu. Ale czy w ogóle widzi pan jakiś pozytywny scenariusz na ten rok? Że na przykład, nie wiem, rozwiązany zostanie, i to nie siłowo, że zrobimy swoich problem Trybunału Konstytucyjnego? Nie widzę możliwości kompromisów Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy nie sądzę, żeby PiS się kompromis tutaj cofnął. Kompromis w ogóle jest chyba tu niedobrym słowem. Jest chyba niedobrym słowem, to ma pani rację oczywiście, bo rzecz sprowadza się do tego, że no albo się szanuje konstytucję i ustawę i mianuje się trzech sędziów, albo w ogóle nie ma o czym rozmawiać. No na razie nie ma w ogóle o czym rozmawiać. A czas gra na korzyść PiS-u, bo w grudniu będzie zmiana naturalna, zmiana prezesa Trybunału. Więc od przyszłego roku możemy powiedzieć, że Trybunałem będzie zarządzał Jarosław Kaczyński z Nowogrodzkiej. Czyli nie ma na razie pozytywnego scenariusza żadnego, scenariusz demonstracji? Pani redaktor, to będzie ciężki rok. To będzie ciężki rok. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych, już jak były minister spraw wewnętrznych i analityk polityczny, mówi nam, że to będzie ciężki rok. A pana zdaniem ostatecznie, bo to Prawo i Sprawiedliwość tak gra tym Tuskiem, raz, że go poprze, raz, że go nie poprze, co pana zdaniem, to co oni zrobią? Nie mam pojęcia, to jest, ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką próbą odsunięcia ryzyka. Tak bym to określił. Nie wydaje mi się, żeby PiS chciał powrotu Donalda Tuska do Polski. Bardzo po wczorajszym twicie zresztą chyba nabrali silniejszego przekonania co do tego. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.